Zadanie. Oblicz krawędź sześcianu o przekątnej bryły 4 pierwiastek z 3 cm. Wykonajmy model bryły do naszego zadania. Rysujemy sześcian. Krawędzie zaznaczamy przez a i tak naprawdę nieznana jest długość tych krawędzi. Aby rozwiązać to zadanie, należy zaznaczyć przekątną podstawy. Jest to przekątna kwadratu, czyli. Wzór na przekątną podstawy to jest a pierwiastek z 2. Zaznaczmy jeszcze 4 pierwiastek z trzech, czyli przekątną w naszej bryle. I zauważ, że powstał nam tutaj niebieski trójkąt. Przekątna bryły 4 pierwiastek z 3, przekątna podstawy a pierwiastek z 2 i krawędź boczna a. Z tego oto trójkąta, o którym przed chwilą wspominałem, wyliczymy krawędź a korzystając oczywiście z twierdzenia Pitagorasa, więc mamy wzór a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat, gdzie a i b są przyprostokątnymi. W naszym przypadku jest to a i a pierwiastek z dwóch. Te dwie przyprostokątne dodajemy ze sobą z kwadratami, czyli a kwadrat plus a pierwiastek z dwóch do kwadratu i równa się przeciwprostokątna do kwadratu. Początek przepisujemy, a do kwadratu to jest a kwadrat. Tutaj kwadrat z pierwiastkiem się redukuje, zostaje nam dwójka. Równa się 4 do kwadratu to 16. Kwadrat z pierwiastkiem się redukuje, otrzymujemy 3. Tutaj z lewej strony mamy 1 a kwadrat, tu mamy 2 a kwadrat, czyli razem mamy 3 a kwadraty. 3 razy 16 48. Chcemy obliczyć a, przeszkadza nam trójka. Dzielimy równanie stronami przez 3. Otrzymujemy, że a kwadrat równa się 16, a kwadrat zamieniamy na pierwiastek z liczby, czyli pierwiastek z 16, czyli wychodzi nam 4. Otrzymaliśmy, że krawędź sześcianu wynosi 4 cm.